Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a dzisiaj przedstawię Wam zwierzęta, uprawy i więcej screenów związanych z Farming Simulator 23. Wielu z Was w komentarzach właśnie pod ostatnim filmem pisało mi, że tutaj w tych zakładkach jest więcej screenshotów, więc po prostu dzisiaj postanowiłem, że po prostu je jeszcze dodatkowo dla Was przeanalizuję. Także co, ja już nie przedłużam, jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. No i zacznijmy sobie oczywiście tutaj od naszych upraw. Tutaj mamy, jak widać, jęczmień. Tak wygląda screen z Farming Simulator 23. Tutaj z tego co widzę, no to faktycznie, tak jak już mówiłem w poprzednim materiale, tutaj w oddali, no to no nie ma zbyt, że tak powiem, dobrego renderu ten farming, no ale no jest to farming mobilny. No ale miejmy nadzieję, że przynajmniej na Nintendo ten render będzie trochę dalszy, bo Nintendo to są akurat konsole, które faktycznie mają dobrą jakość, jeżeli chodzi o grafikę i o render. Kolejną uprawą jest rzepak. Jak widzicie, tutaj wygląda on w ten sposób. Tutaj jest dawany jakiś oprysk. No jest to po prostu oprysk z Farminga 22. Tutaj no za dużo nie widać na tym screenie. Lepszej jakości screena nie ma. No i tutaj mamy sobie właśnie rzepaczek. Kolejna uprawa to bawełna, tutaj widać ją dużo lepiej, jest jak widać bardzo dobrze odwzorowana. Mamy tutaj też kombajn oczywiście, tutaj tą belkę z tyłu, więc tak wygląda bawełna. Potem następne mamy winogrona. Tutaj to już w ogóle muszę powiedzieć, że wygląda to żywcem jakby wyciągnięte z Farminga 22. No winogrono jak winogrono, no wygląda ono jak w Farmingu. Tylko żałuję, że to winogrono jest ciągle takie... No taki wiecie, płaskie, nie? To jest taki jak papier. Nie jest taki jakby 3D, tylko to jest takie płaskie. No ale nic nie poradzimy. Tutaj mamy trawę, jak widzicie. Tutaj mamy dojca z podczepionymi kosiarkami. No, trawa jak trawa. Trawa wygląda nawet dobrze. Dobrze jest wykonana. Potem następną mamy kukurydzę. Jak możecie zauważyć. No i co mam wam powiedzieć, no tutaj nic specjalnego nie ma, jest to po prostu wszystko praktycznie wyciągnięte z Farminga 22. Tutaj mamy owies z kombajnem Case'a, słoma tutaj jak widzicie jest, powiem szczerze tak, co w ogóle co do tej słomy, nie? To w ogóle w tych nowych farmingach to ta słoma mi się nie podoba, moim zdaniem w tych starszych farmingach typu 13, 11 ta słoma była dużo lepiej wykonana. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ten rolnik, nie? Jest tutaj tak ubrany, każdy jakby rolnik jest ubrany inaczej, więc prawdopodobnie w tym farmingu mobilnym też będziemy mieli jakby zmianę ubrań w swojej postaci, czyli personalizację postaci. Tutaj mamy tą całą rzodkę oleistą, czyli coś, co po prostu daje nam nawiezienie pola, jeżeli to skultywujemy. Tutaj mamy Lindnera w oddali. Potem następne mamy oliwki. Jak widać jest to chyba jesień, bo tutaj to drzewo jest takie w takim kolorze pomarańczowym. Tak wyglądają oliwki. Potem mamy jeszcze ziemniaki. Jak sami widzicie. Tutaj mamy sorgum, to jest sorgo. Sorgo jest w ogóle moim zdaniem jedną z najlepiej chyba wykonanych upraw w farmingu, bo naprawdę jest to bardzo dobrze, bardzo ładnie wykonane. Potem mamy soję. Soja tutaj jak widać jeszcze nie dojrzała. Tutaj w oddali mamy jeszcze, przynajmniej widzimy jak ta mapa mniej więcej wygląda. Widać, że te mapy to takie bardziej górzyste tereny będą, tak mi się wydaje bynajmniej. Przynajmniej chyba mapa Europy. No i tutaj mamy buraki cukrowe. Tutaj z JCB-kiem i z kombajnem podpięte. I co mamy dalej? Mamy słoneczniki, które są też naprawdę przezajebiście wykonane. To trzeba Giantsów za to pochwalić, bo naprawdę jest to, no są dobrze wykonane, jak widzicie, szczegółowo. Co mamy dalej? Dalej mamy pszenicę i po pszenicy, jeżeli chodzi o uprawy, już nic nie mamy. Przechodzimy do screenów z map. Screeny z map prezentują się w następujący sposób. Tutaj mamy tą mapę Amberstone i możemy zobaczyć, jak ona wygląda. Jest to mapa Ameryki.
Jak widać, Amberstone jest taką bardziej górzystą mapą. Amberstone, no z pierwszego rzutu oka, to żadnej mapy z Fumy z farmingami nie przypomina. Tutaj mamy prawdopodobnie główną gospodarkę w tym miejscu, na Amberstone'ie. Lećmy dalej, tutaj mamy Sorgo. Jak widzicie, tutaj jest jesień. W ogóle jestem ciekawy, jak będzie ta zima wyglądała w tym farmingu, bo no jeżeli mamy tutaj jesień, to pory roku też na pewno są w tej edycji dostępne, chociaż nic tam nie pisali za bardzo twórcy o porach roku. To tutaj myślę, że raczej chyba ta pora roku będzie, no skoro tak, skoro tutaj, jak sami widzicie, mamy taki, tutaj taką jesień. Kolejny screen to tutaj stacja benzynowa na tej mapie. W ogóle ceny są fajne. Jakby to było w złotych, to naprawdę byłaby to bardzo dobra cena, jak na te dzisiejsze czasy, no ale jest to prawdopodobnie w dolarach. Także się chyba, jak na ich zarobki, to i tak mają dobrą cenę. Fajna stacja benzynowa. Lepsza niż niektóre w Farmingu 22, jeżeli chodzi o podstawkę. No i tutaj mamy sobie kolejne miejsce, prawdopodobnie w oddali z jakimś skupem. I intryguje mnie to, że tutaj wszędzie jest jesień, nie? Czy my tutaj całą rozgrywkę w Farmingu 23 będziemy mieli jesień? No nie wiem, no kurde, mam nadzieję, że zima będzie też normalnie. No i kolejna mapa, tutaj mamy Neubrun. Jest to chyba mapa, która bardziej mi do gustu przypadnie. Bo jest to mapa europejska. Tutaj mamy screeny z jakiegoś skupu. I no naprawdę, ogólnie w oddali render jest słabszy, tak? Ale ogólnie gra naprawdę jest wyciągnięta praktycznie 1 do 1. Ze szczegółami, na przykład te igły tutaj widzicie z... No to jest Farming 22 po prostu. Tutaj mamy kościół, mamy prawdopodobnie jakieś miasto, fajnie to wygląda, taka bardziej górka, albo koniec mapy, kto wie. I ostatni screen tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o tą mapę, no to mamy tutaj taką szopę, tutaj w oddali mamy pole winogron, bardziej sad winogron, jakoś tak. No i tutaj mamy rzepak, więc to były screeny z map. Ogólnie co do map jeszcze się wypowiem tyle, że wyglądają naprawdę fajnie, szczególnie ta mapa tutaj Europy, ona mi bardziej do gustu przypadnie na pewno niż mapa Ameryki. Także przechodzimy do zwierząt. No i co do zwierząt, to tutaj mamy tak, kurczaki są naprawdę bardzo dobrze wykonane, jak widzicie, z dużą szczegółowością. Nie wiem, moim zdaniem ogólnie pamiętacie też Farminga 14 i był to drugi mobilny farming. W ogóle dużo osób nie wie o tym, że była jeszcze 12. O tym materiał o 12 też pewnie prawdopodobnie w przyszłości zrobię, bo nie dużo osób wie, że 12 była, ale była 12, nie ma już jej na sklepie Play. Ale ogólnie 14 była najpopularniejszym mobilnym farmingiem, jaki kiedykolwiek wyszedł i pamiętacie tamte czasy. No kurde, nie było wyobrażalne, żeby w takim mobilnej grze było tak dobrze odwzorowane zwierzę, nie? Więc tutaj mamy kurczaka, jest on naprawdę bardzo dobrze odwzorowany. No i kury będą. Kolejnymi zwierzętami, których nie mogło zabraknąć, będą krowy. Są naprawdę te mućki też bardzo dobrze wykonane. I naprawdę sami zobaczcie, jaki postęp technologiczny zrobiły smartfony, że po prostu no grafika praktycznie prawie 1 do 1 jest przeniesiona z peceta na telefony. Tutaj mamy konie i mamy jazdę na koniu i normalnie prawdopodobnie jakbyście komuś to pierwszy raz pokazali, to by powiedział, że screen z 22, a to jest tak naprawdę mobilny farming. No i tutaj mamy sobie konika, mamy tutaj jakby gracza, który jedzie na koniu, nic specjalnego. I tak jak już mówiłem, znowu zauważcie, że będziemy mieli prawdopodobnie tą personalizację postaci. Jestem też ciekawy jednej rzeczy, czy wróci multiplayer do mobilnego farminga, bo multiplayer w poprzednim farmingu nie było. Też dużo osób, dużo z Was zaznaczało to, że szkoda, że w poprzednim mobilnym farmingu multiplayera nie było. Także no, lecimy dalej. Mamy tutaj świnki. Świnki bardzo sympatycznie wyglądające. Nie mogło też ich zabraknąć, wiadoma sprawa. No i co? Tutaj mamy prawdopodobnie mapę Europy. I powiem szczerze, naprawdę, ona mi chyba bardziej do gustu przypadnie. I ostatnie mamy owieczki. Owieczki też bardzo dobrze wykonane. Też tutaj Deutschwar w tle. Prawdopodobnie te wszystkie screeny są robione na mapie Europy. No i słuchajcie, przechodzimy jeszcze do ostatnich screenów. Już
typowo takich dodatkowych z gry. Słuchajcie, jeszcze tutaj jest takich screenów, które są dostępne. To po prostu są dostępne one na sklepie Play, jak chcecie sobie tutaj zamówić pre-order, bo w sensie pre-order. Tutaj po prostu rejestrujecie się, że tak powiem, i zamawiacie sobie, tak jakby rezerwujecie sobie w preorderze Farminga 23 i tutaj są screeny, których nie ma normalnie nigdzie indziej. I tutaj mamy jeszcze dodatkowe takie screeny zwierząt. Mamy tutaj właśnie screen Zetora z siewnikiem Hardy. Mamy tutaj jeszcze takie zdjęcie parku maszynowego. Widzimy tutaj, że będzie oczywiście marka Rotte będzie dostępna, co to jeszcze z ciekawszych maszyn. To, że Zetor będzie dostępny, to mnie bardzo cieszy. Jest Klas, jest Ponce, no tutaj tak z ciekawszych, tutaj chyba będzie nawet Landini, z tego co widzę, po dachu. Dalej, co tutaj mamy, no to jest akurat znany nam screen. Tutaj mamy jeszcze piekarnię, tutaj mamy chlebek, oczywiście, z piekarni. Dalej, co tutaj mamy ciekawego, no i dalej już nic ciekawego nie ma, bo więcej screenów nam tutaj nie, a nie, jeszcze są screeny, to się coś po prostu zbugowało i są dwa. Tutaj mamy klasa i ciągle tutaj widać, że jest ciągle to sorgo koszone, także no nie wiem, cały czas tylko ta jedna uprawa tutaj się przewija. No i tutaj jeszcze ostatni screen to są z tych dwóch map, jeszcze tutaj Silos i Stodoła i to jakiś domek z mapy europejskiej. I jeszcze dodatkowo ciekawe jest to, że jak klikniemy sobie zamów na iOS, to mamy dodatkowo screeny z interfejsem, co jest dosyć ciekawe, jeżeli o to chodzi. Tylko że ciekawe jest też to, że tego nie idzie za bardzo w normalny sposób powiększyć, dlatego my tutaj szczytujemy system i zrobimy to w ten sposób, bo przeglądarka daje nam taką możliwość. Operę oczywiście polecam, nie jest to autoreklama. I tu możemy zauważyć, jak wygląda interfejs. O, trochę przesadziłem. Jak wygląda. No dobra, okej, niech będzie. Jak wygląda interfejs, tutaj możemy zobaczyć. Zaraz sobie to zobaczymy. Muszę sobie tu przejechać od początku. Tak wygląda interfejs, jeżeli chodzi o całą tą gierkę. No jest on po prostu przeźroczysty, taki jak powinien być, przejrzysty. Co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Tak ten interfejs wygląda. Zobaczmy dalej. Tutaj mamy konia i człowieka na koniu. Tutaj oczywiście wszystko z interfejsem pokazane. Tutaj w ogóle śmiesznie to wygląda, tutaj tą prędkość konia możemy sobie tak regulować. Tutaj dalej mamy ciężarówkę Maka, jak możecie zauważyć. I pory roku, tak jak już wspominałem, będą, bo tutaj mamy april. Tutaj mamy właśnie pory roku i godzinę. Lecimy dalej, następny screen. To tutaj jak widzicie fend. Wszystko jest zrobione tutaj wiosną. Mamy tutaj takiego fędzika. No i tutaj, tak jak już mówiłem w pierwszym filmie, czyli te opony tutaj są takie dziwne. I lecimy dalej i tutaj mamy John Deere'a i znowu tą całą tutaj, całe tutaj to sorgo, nie wiem co tutaj, oni mają chyba bzika na punkcie tej uprawy, albo po prostu im tak dobrze wyszła graficznie, że musieli się pochwalić. I teraz przechodzimy jeszcze do screenów takich tutaj na stronie, co są z gry typowo. Tutaj mamy rozrzutnik, rozsiewacz Brendala. Jak widzicie, tutaj kolejny screen to jest Ponce. Kurde, no powiem wam szczerze, że naprawdę szczegółowością to zaskakuje, tylko ja mam naprawdę nadzieję, że ta optymalizacja będzie dużo lepsza. Tutaj mamy kombajn, tutaj mamy obornik i naprawdę zobaczcie, z jaką to jest szczegółowością wykonane. Naprawdę szapoba dla Giantsów, tylko naprawdę ja jestem ciekawy, jak będzie z optymalizacją, bo pamiętacie, w 20 po prostu była tragedia. Następnie mamy tutaj klasa. No ziemia co? No ziemia jest płaska i ta tekstura ziemi na pewno jest gorsza niż ta w Farmingu 22, bo tutaj widać po samej teksturze, no chyba że gra jest po prostu w jakiejś wczesnej fazie. A jestem ciekawy, czy tutaj też będzie ten taki, czy tutaj też będzie ten okluzja otoczenia,
bo tutaj po orce jakoś inaczej ta gleba troszkę wygląda, no ale zobaczymy. Tutaj mamy kolejne maszyny, mamy John Deere'ka z kunem na polu. No mówię, no ja tak jakoś ta gleba jest bardziej płaska, ale nie przyczepiam się, bo to jednak jest farming mobilny, tak? No i ostatni screen na dziś, czyli Massey Ferguson. Tutaj też w polu pracujący i w sumie, jeżeli chodzi o screeny, no to na dziś byłoby na tyle. Taki jeszcze mały szczegół dogram wam jeszcze na koniec, o tym zapomniałem, ja to dogrywam, bo tutaj jak widzicie, jak wejdziecie na App Store, to tutaj jest cena w preorderze i ona wynosi 35 zł około jakoś. A tutaj, jeżeli chodzi o Nintendo, to na jakby niemieckiej stronie Nintendo, jak widzicie, mamy tutaj 212 zł, czyli jeżeli chodzi o cenę farminga, to właśnie jeżeli chodzi o wersję pewnie Androidową i iOS-ową, to coś około tylu będzie ta cena oscylowała, około 35 zł, a jeżeli chodzi o Nintendo, to prawdopodobnie jakieś 200 zł. Wiadomo, te ceny jeszcze, wiecie, bierzcie z dystansem, bo może się to troszeczkę pozmieniać, ale Giant się oczywiście wycwanił, bo zobaczcie sami, jeżeli wejdziemy na stronę Farminga, na polskiej wersji, na info i wejdziemy na Nintendo Switch i zamówimy, to że to nie jest dostępne, a jak zmienimy na wersję niemiecką, to już nagle owa dostępność jest. Przedstawiłem wam dzisiaj jeszcze dodatkowe screeny, jakie tutaj będą. Zamówić tutaj muszę jakoś kolegę, który ma Nintendo, namówić do tego, żeby mi wypożyczył Nintendo na testy, jak wyjdzie Farming 23. Jakaś recenzja na pewno wpadnie, tylko musi mi wypożyczyć Nintendo, bo chciałem to zrobić na Nintendo, żeby to było jak najlepszej jakości, bo on ma jeszcze to Nintendo takie z, że tak powiem, najlepszymi bebechami, żeby po prostu jakość dla was była jak najlepsza, żebyście mogli zobaczyć jak najlepsze walory tego farminga. Także co, subskrybujcie, łapkujcie, po więcej newsów z Farminga 23. Mówił Nosur, do następnego, cześć, na razie.